Kiki Hello Kitty. Na początku przepraszam za tak długą nieaktywność na moim kanale, ale to, co się dzieje na polskim YouTubie, sprawiło, że muszę nagrać ten film, ponieważ też jestem osobą, która konwersowała ze sławnym YouTuberem Stew. A więc poznałem się ze Stewartem, mając 10 lat, na Święcie Dyni w Goczałkowicach w 1986. Był tam z tym pedałem Dubielem. Zaczęło się niewinnie, lecz później robiło się coraz gorzej. Steward zaczął mi zadawać krępujące i dziwne pytania. Perwers jebany. Z początku podobało mi się to, ponieważ uwielbiam Dirty Talks, na przykład żulami, ale to wtedy już nawet dla mnie była przesada. Tutaj macie cały dialog ze Stew. Jeszcze chwila, tato, i kończę. Nie drzyj się, nagrywam. A więc to tyle z moją znajomością ze Stew. Wszystkim innym jego ofiarom bardzo współczuję i życzę dojścia do siebie. A tym innym wszystkim pedo-youtuberom chuj do dupy i gwóźdź w cewę. To tyle misiaczki z mojej strony. Chciałem się z wami tym podzielić. Teraz będziemy się widzieć coraz częściej. Chyba. Wpadajcie na naszego Instagrama, są tam subizjątka gołych chopów i nie tylko. Zostawcie lajka i subskrybera. Halo, wyłącz to kurwa, bo rozpierdolę lodówkę. Dobrze, tato.